Mówiło się bardzo głośno o waszym konflikcie z Asią. Tutaj na dzisiaj na planie tego w ogóle nie było widać. Powiedz, skąd takie informacje się wzięły w mediach i od kiedy to się zaczęło? Tego konfliktu tak do końca nie wiem, czy on istniał, czy nie istniał. Sądzę, że tutaj nie wiem, co mam odpowiedzieć, ale ja nigdy nie miałam żadnego problemu z Asią. Sądzę, że to były troszeczkę problemy stworzone przez jej byłą reprezentację, jej byłą agentkę. My się dogadujemy bardzo dobrze, jesteśmy obydwie kobietami, które osiągnęły sukces, każda w swoim innym fachu i tyle. I bardzo się cieszę, że byłam w tym programie, że Joanna mnie ugościła. Czyli ten management, który kieruje artystami, gwiazdami, ma duży wpływ też na relacje i na to, jak jesteście ukazywani w tych mediach. To jest sprawa bardzo indywidualna. Jaki mamy związek z własnym managementem, ile decydujemy sami, i za ile rzeczy ten management za nas decyduje. Ja jestem osobą bardzo taką hands-on, więc ja wszystko przeglądam i te decyzje, które podejmuję, zawsze są moimi decyzjami. O, wiadomo, że management mi doradza.